Siemano, dzisiaj opiszę Wam newsy, jakie mamy ostatnio w grze. Mamy dwie rzeczy, które wejdą niedługo, czyli to będzie New Stage Supreme Fusion, czyli dokładnie Physical Phy Vegito, Super Vegito, który będzie miał kategorię Majin Buu Saga, z no taki nowy lider z kategorii. Ta kategoria jest w sumie no, kozacka, taka bardzo fajna. Vegito jest bardzo podobny do tego, jaki był w wersji AGL. To jest dokładnie prawie że ta sama karta, tylko ma troszeczkę różnic, że więcej dostaje damage'a troszeczkę, też counteruje, ale więcej damage'a może zadać, bo się jego damage stakuje z każdym otrzymanym atakiem. Ma bardzo duży procent to właśnie HP defa, no i 130% na ataku to też jest bardzo dużo, więc kategoria ma statystyki kozackie, karta jest kozacka. Robi duży damage i też aliansom, czyli swoim sojusznikom, daje plus 30% damage'a, więc jest kozak. Mamy go w kategorii Majin Buu Saga i Potara oraz ma, no linki ma tradycyjne, tak jak Super Vegito, zawsze kozackie. I to jest raz, co tu wejdzie. Być może wejdzie też LR STR Vegito, którego w końcu będziemy mogli dokanować, jednak tego to no, nie ma tu potwierdzenia. Wejdzie nam mega ciężki event Super Battle Road, gdzie będziemy musieli walczyć z takimi różnymi stage'ami, gdzie możemy wybrać tylko full mono jakiś typ, czyli na przykład musimy full tech extreme, potem full tech super i tak każdy kolor, tam jest 10 różnych walk. I za to się dostaje LR Gohana, takiego malutkiego kida, który jest dosyć słaby, ale ma taki no już spoko leader skill pod wszystkie typy. Dokładnych nagród to nie wiem, może pewnie pozmieniają, może nie, ale mniej więcej wychodzi na to, że dostajemy Dragon Stone, dostajemy za różną ilość przejść tego właśnie LR Kid Gohana oraz być może no i takie jakby gwiazdki, które będziemy mogli użyć na takie jakby Elder Kaje. I ten LR Gohan ma ulti ki plus 3 HP, attack def 77%, więc to już jest bardzo fajny taki leader skill. Sam w sobie on tam ma tylko def, jakiś tam atak, no takie w zależności od ki. I jest dosyć słaby, że def ma 10 000 defu na start, a kiedy ma poniżej 50% HP, to dostaje ki plus 5, attack plus 25 000 i def ten minus 10 000. Czyli no jak mamy poniżej 25% HP, to dostaje 25 tysięcy ataku, co na ten moment nie jest aż tak dużo, ale no LR-ka to LR-ka. Bardziej jeżeli go będziemy używać, to wydaje mi się, że zawsze on będzie na trzecim miejscu, że nie będzie w głównej rotacji. Możemy go też używać w Hybrid Saiyan kategorii, tam będzie całkiem dobrze się sprawował. Jeszcze pokażę Wam, jakie są karty w tej kategorii, ponieważ są dosyć ciekawe. Mamy... No tutaj są karty z Japan serwera, więc kilka możemy nie mieć, tak jak tego LR-ki. No ale SSJ3 Gotenksa jeżeli mamy, no to na pewno z Physical Vegito, czy to Physical Teamie, czy to właśnie w Majin Buu Saga Teamie, to będą się razem świetnie sprawować. Mamy też, no tutaj to support Gohana, który tutaj pasuje, ale też co ważniejsze, kolejny SSJ3 Angel Goku, jak dla mnie też właśnie faworyt Physical. SSJ Gotenks oraz ten SSJ3 Goku tutaj jest ze względu na to, że on po właśnie później po Extreme Zeta Waken, czyli niedługo, będzie jeszcze mocniejszy niż teraz jest. No i mamy też inne karty, troszeczkę słabsze, ale które też pasują. Ogólnie kategoria w miarę fajna, mi się bardzo podoba. I jeszcze tu można, chociaż nie widzę, żeby dać LR Herkulesa. No w sumie to trochę słaby deal, ale można. Wydaje mi się, że aż takiej tragedii by tu nie było z nim. Jeżeli chodzi jeszcze o nowości, to mamy nowy summon, którego raczej nie polecam. Jak zwykle tych takich typowych nie polecam supportowych, bo to jest bardziej pod support summon. Ale dostaliśmy z nim dwa nowe dokany, dwie nowe karty, to jest Great Saiyanin, który mi się bardzo podoba i jeszcze jest Vegeta, który jest troszeczkę dziwny. Te dwie karty opiszę w kolejnym filmiku, tak dosyć szczegółowo. No głównie to tego Saiyanina, bo on tu jest dosyć ważny, Vegeta jest troszeczkę no ale jest ta i ta karta ciekawa, więc troszeczkę o nich powiem w następnym filmiku, a to będzie taki króciutki. Więc jeszcze mamy jedną taką rzecz, że mamy event Go Forth
Hero of Justice. I jest to taki odnowiony event. On wcześniej był troszeczkę inaczej zrobiony. Był taki spam. I przez to, że jest odnowiony, znaczy jest on identyczny taki, jaki był, tylko że dla nas jest to o tyle dobrze, bo możemy znowu zdobyć Dragonstone'y, jakie są tutaj na tym, no, na tym całym evencie. Tam jest ich troszeczkę do zdobycia. Jak widzicie, mamy tu całe dużo tych Dragonstone'ów do zdobycia. 18, więc evencik głównie po te Dragonstone'y, tam jakieś medale i tak dalej, to na słabsze postacie. Także jeżeli już będzie to wszystko wyjdzie tak na nowo, to wszystko nam opiszę. A tymczasem no, ten filmik będzie krótszy, bo jak widzicie, słychać w tle innych, więc to troszeczkę może ucierpieć na odbiorze.